Przedstawiciel Gostynina na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Cena wywoławcza 100 zł. Kto da więcej? Proszę. Wisły Płot. Drużyny piłki ręcznej. Wszystkimi podpisami, podpisami wszystkich zawodników. Metka jeszcze jest. Nóweczka. Proszę bardzo. Nie lada atrakcja. Koszulka z podpisami wszystkich zawodników drużyny piłki ręcznej Wisły Płot. Cena wywoławcza 300 zł. Domi, zapisuj tego. Domi! Którzy brali udział w tym dzisiejszym turnieju Greco Gostyni. Czy mamy przedstawiciela Greco? Nie. Bardzo proszę. Jest szóste. Przemo. Na miejscu piątym zawody ukończyła drużyna Husar Gostyni. Odebrali już dyplom, bo musieli po prostu wcześniej opuścić nas tutaj. Miejsce czwarte, Oldboye Raciąż. Bardzo proszę przedstawiciela kapitana. Miejsce trzecie, chłopaki do życia. Bardzo proszę przedstawiciela. Miejsce drugie, Nadzieje Mazura Gostyni.
I miejsce pierwsze w 16. charytatywnym turnieju piłki nożnej gramy dla Amelki. Nie wiem, jak to się stało, ale drużyna Altboi Mazura Gostyni. Brawo! W turnieju i najlepszy bramkarz. Królem strzelców, tak jak wcześniej zapowiadał, po dogrywce Damian Surma. O kolejności, o zwycięskiej kategorii przy równej ilości strzelonych bramek. Węgierski, byłem Altboi Raczoń. Błękitki Raczoń, Altboi Raczoń. I najlepszym zawodnikiem turnieju nadzieja gostyńskiej piłki nożnej Mateusz Ostrowski. Naszym i Amelki z całego serca podziękować panu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie i panu Arkadiuszowi Fulczewskiemu za zorganizowanie akcji charytatywnej Gramy dla Amelki. Dziękujemy przede wszystkim drużynom Altboi Raciąż, Altboi Mazur Gostynin, drużynie Nadzieje Mazura, drużynie Przemo Gostynin i drużynie Chłopaków do wzięcia za bezinteresowne przyjęcie zaproszenia na mecz charytatywny dla naszej córeczki. Dziękujemy firmie Husar i firmie Ruteko za udział w wsparciu naszej akcji. Ogromne podziękowania składamy również panom Szymonowi Marciniakowi i Kamilowi Mokrzki za przekazanie partów do licytacji. Dziękujemy każdemu z państwa, którzy przybyli i poświęcili swój czas za to, że nas wspieracie i nam pomagacie. Dziękujemy wszystkim, którzy nie byli wobec nas obojętni, którzy pomogli w zorganizowaniu poczęstunku, pieczeniu ciast i za wrzuconą każdą złotówkę na leczenie Amelki. Dziękujemy. I tutaj jeszcze taka malutka. Chciałbym wam wszystkim podziękować. Jest to 16 turniej. W maju gramy 17 i tak będziemy grali inne starcze zdrowe. Bardzo dziękuję młodzieży, która uczestniczyła od samego rana. Wczoraj również w mojej szkole gimnazjum też był kiermasz ciast. Dziękuję rodzicom, którzy upiekli te ciasta. Dziękuję wam, bo bez was tej imprezy by nie było. I myślę, że kiedykolwiek taki turniej będzie, zawsze będziecie. Dziękuję. My tu jeszcze mamy taką miłą niespodziankę. Dyplom od wszystkich uczestników, z podpisami wszystkich uczestników dla Amelki oraz taka pamiątka od Gostyni. Mamy nadzieję, że będzie stała w pokoiku dla Amelki. A teraz poprosimy młodzież gimnazjum nr 1 w Gostyninie o przekazanie puszki, która wypełniona jest pieniążkami, uwierzcie nam naprawdę. Tutaj dzięki hojności zawodników wszystkich uczestniczących drużyn oraz uczniów gimnazjum i wszystkich tych kibiców, którzy tutaj przybyli i jeszcze grosza, żeby rzucić do tej puszki. Thank you.